dobry, moi roztomili, jak to mówi Anna Musiał, która dzisiaj zaraz tutaj, mam nadzieję, że dojedzie. Przyjechałem z takim moim przyjacielem, to jest moja nowa rzeźba. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, już dojechałaś. Już dojechałaś, dobrze, bardzo się cieszę, w takim razie mojego przyjaciela mogę zostawić. Proszę Państwa, tak naprawdę to nie jest moje, to jest pana Andrzeja Klimowskiego, u którego dzisiaj jesteśmy w autorskiej pracowni rzeźb i obrazów w... Łączce. W Łączce, niedaleko Dębowca. Witamy w koncercie życzeń Stella, w kolejnym odcinku. Dokładnie, a witają się z Wami, jakbyście nie zauważyli jeszcze, Jacek Pożycki i Ania Musiał, witajcie. Tak, i jak myślisz, jak będzie miał na imię ten... No to jest jakiś blond włosy Janosik na pewno. Dobrze, blond włosy Janosik, mam nadzieję, że kiedyś będę też tak wyglądał. Na razie chyba muszę zostawić i wezmę... Blond sobie... będziesz robił? Tak, i chciałbym mieć takie długie włosy. Ja bym to chciała kiedyś uwidzieć. Dobrze, no to może w Sylwestra zrobimy taki odcinek specjalny. Ale długi blond włosy. Słyszeliście, obiecane. Obiecanki, cacanki. Dobrze. Aniu, ja w takim razie zostawiam Janosika, a biorę życzenia. I zaczynamy. Dobre, możemy już zaczynać, a jeszcze zanim do życzeń przejdziemy, to chcielibym Wam powiedzieć, że 13 grudnia zaczął się taki szczególny czas dla kultury ludowej. Świętej Łucji było i górole kiedyś od Łucy je do Wilię liczyli dni. Był ten czas uznawany za czas, kiedy szczególną moc miały czarownice i roztomajte takie dziwy. Także było dużo wróżb, wróżenio, było dużo zwyczajów, które miały zapobiegać złym urokom. Nie pojczowało się wtedy żadnej babie niczego, na wszelki wypadek, żeby tego nie popsuła. No i chodzywały dziełuszki, wróżyce do roztomajtych babek, guślarek. Zbierało się też wtedy... Robiło się różne maceraty z ziół, miały wtedy lepszą wartość. No i cóż, przede wszystkim to od Łucy je do Wilię oglądali uważnie pogodę górole i zgadywali, jaką będzie pogoda na cołki następny rok. Aniu, to ja już teraz wszystko wiem. Proszę Państwa, kto wie najwięcej o czarownicach? No tylko Ania. Nie wiem dlaczego, podejrzewam, że być może masz coś wspólnego z czarownicami, albo po prostu jesteś jedną wielką czarownicą, wiedźmą. To jest powiedziałem akurat, za dużo, pomyślałem. Muszę Ci, Jacku, powiedzieć, że czarownica to by się jeszcze można obrazić, ale jak mówisz wiedźma, to w kulturze ludowej to jest ta, która wie. Także to jest komplement, dziękuję Ci. Aż pięknie, bardzo proszę, dziękuję. Wiedźma i czarownica zapłać. W jednym i blond Janosik, czyli ja. Proszę Państwa, jeszcze takiego powiem, duetu jeszcze nie było. Jeszcze nie było, tym bardziej, że mamy dzień, mieliśmy, czy będziemy mieli Dzień Ryby. Dzień Ryby, 20 grudnia, przed nami, także może to takie jest kapka obrazoburczy, choć muszę powiedzieć, że w kulturze ludowej nie było tradycji jedzenia ryb na Wilię, także może się do tego wróćmy, nie kupujmy tych żywych ryb, niech one się tam nie męczą, bo się męczą naprawdę, także dajmy system spokój. Ryby nie są nam do niczego potrzebne w Wilię. Tym bardziej, że karpie uważają, że jednak Wielkanoc jest lepszym świętem, bo jest szansa na przeżycie. Dokładnie. Ale to tak, dokładnie. Zostawmy. I przejdźmy do życzeń. 20 grudnia urodziny obchodzi Aneta Raszka z Harbutowic. Z tej okazji cała rodzina tatków ze Skoczowa składa serdeczne życzenia szczęścia i pomyślności. Tak, że aż tak? No tak, a co? 21 grudnia swoje urodziny będzie obchodził pan Artur Walczuk ze Skoczowa, który służył naszej ojczyźnie na misji w Liberii. Dużo zdrowia, bezpieczeństwa i pokojowego rozwiązania wszystkich spraw. Od całego zespołu OX.pl. Wszystkiego najlepszego, bezpiecznej służby tu w naszej ojczyźnie i spełnienia wszystkich marzeń. Roztomili, jakbyście tam słyszeli, że coś szuro, to się nie dziwcie, bo tu gaz daje w robocie. On nie ma czasu siedzieć i dać nam czas nagrywać, także robota musi iść do przodu. A tymczasem Agula Swoboda obchodzi swoje urodziny 16 grudnia, czyli dziśka. Z tej okazji Jacek z Cieszyna życzy Ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, bardzo dużo miłości, zero zazdrości, zmartwień i złości, dużo pieniędzy, marzeń, wiele radości i niech Cię nigdy nie opuszczą wena twórcza. Ja mam nadzieję, że tego gazdę to uda nam się jakoś zaprosić do gościa o X.pl, ale to zaraz będziemy rozmawiać. Ewa Owczarzy z Cieszyna obchodzi swoje urodziny 18 grudnia. Prosimy ją o uwagę. Dużo sukcesów i radości, uśmiechów i spełnienia marzeń. Aby nigdy nie zabrakło Ci pogody ducha, a miłość i nadzieja zawsze gościły w Twoim sercu. Wszystkiego najlepszego. Od kolegi z Osucha. Wczoraj, czyli 15 grudnia, urodziny miała też Marianka Greń z Brennej. Koledzy i koleżanki z dziecięcego zespołu regionalnego Mała Brenna z Brennej
Wysyłają Ci najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, spełnienia marzeń, mnóstwa prezentów pod stromkiem i samych najlepszych not w szkole. To już wszystkie życzenia. Oczywiście będziemy mieli muzyczną niespodziankę dla Państwa. Nie będzie to ten zegar, który właśnie wybił. Mieliśmy też dzień rozmów twarzą w twarz. Jutro będzie, Jacku. Dzień rozmów twarzą w twarz. My już z Jackiem świętujemy dzisiaj, ale właśnie koniecznie... Właśnie boję się, co wiedźma i czarownica w jednym chce mi powiedzieć twarzą w twarz. Same miłe rzeczy, Jacku. Ja się coś wywróżę fajnego. O! Możesz na przykład, choć to robiły panny, ale czasy się pozmieniały, możesz ty zrobić. Urwij se w sadzie jaką gałązkę z jabłonki albo z wiśni i do wazonika wstaw w chałupie. Jak ci rozkwitnie, dowilije, to znaczy, że znajdziesz se babę w tym roku. Super, no to w takim razie ja już zrywam jakieś gałązki. Tutaj może nie, ale musisz wyjdziemy na zewnątrz. Nachladać, Kaś. Muszę nachladać, cokolwiek to znaczy. Poszukać. Dobrze. No i co, proszę Państwa, zapraszam Państwa też do nadsyłania życzeń już tych świątecznych, bo już za niedługo. Koniecznie. Tak, święta przed nami. Dokładnie, za tydzień się spotka z Wami Jacek, z Gosią, z tego co się orientuję. Tak, ja jeszcze... I oni Wam tak świątecznie będą składać życzenia już, także wysyłajcie na adres życzenia@ox.pl. Aniu, nasz blond Janosik ma jeszcze pytanie, czy masz jakąś perułkę na wszelki wypadek dla mnie? Nie. Musisz zapuścić naprawdę swoje, Jacek. Dobrze, to ja będę zapuszczał włosy, a tutaj mamy gościa specjalnego, który zaprosi do tego miejsca, które jest tak naprawdę oddalone tylko 5 km, zgadza się, panie Andrzeju? Od Skoczowa. Autorska pracownia rzeźb i obrazów, pan Andrzej Klimowski, który zaprosi, myślę, do tego miejsca i teraz będzie śpiewał, jeżeli pana ładnie poprosimy. No jako, chciał przyjąć po mojej stronie. To się pan namówić. Tak pięknie, dziękuję w ogóle za odwiedziny. No i to my dziękujemy za gościnę. Ach, chciał przyjąć po mojej stronie. Ale najważniejsze są tacy ludzie i instytucja, jako poważna, to jest OXP. Że... Jacek, my są poważni już teraz, słyszałem. Właśnie, Janosiku. Dali tej takiej powagi. I bo poszczujemy cię psami. Zapraszam kolejny raz was, jak i wszystkich gości, bo to Rektyk jest 5 km, jedyne światła w Skoczowie. Ludzie nie wiedzą o tym. Świetne miejsce, mnóstwo fajnych obrazów, piękne rzeźby. Nie wiedzą, że te 5 km stoją w korku czasami przeklinając w weekendy, a ileż razy czasami do pół godziny stoją, bo oni wiedzieli, konsek podjadł. Także jestem bardzo wdzięczny, że próbujecie mi pomóc, bo tacy ludzie jak ja są narażeni, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, na właściwie długo mówić na ten temat, ale chcę powiedzieć, że... To ja zapraszam do gościa. Okazja, żeby o tym pomówić, będziecie mieć o tym okazję. W tym miejscu spotkacie się Państwo z gospodarzem, z Jackiem w styczniowym odcinku gościa portalu OX.pl, a teraz my się już z Wami żegnamy. Zapraszamy tu serdecznie, odwiedzajcie te pracownie, naprawdę są tu niesamowite rzeczy, nie wszystko my mogli pokazać. Z różnych względów, ale co my się naoglądali, to nasze. Także do widzenia za tydzień. Janosik też się żegna. Do widzenia. Hej. Hej, równicu, wysłał. Hej, odesłem ją od ciebie dalej. Hej, dolinie lezy ustroj ojcysty. Hej, równicu, ja za tobą ją tęsknię. Hej, w dolinie lezy ustroju ojcysty. Hej, równico, jak za tobą ją tęsknię. Hej, równico, hej, równico, wysłowo. Hej, odesłem ją od siebie dalej. To mi pieśnicki śpiewała. Hej, na progu mnie mamusia zygnała. Hej, równico mi pieśnicki śpiewała. Będę mał równicą miłować. Hej.
życie trwać. Tło się będę ma równicą miło wać. Hej, dopóki moje życie będzie trwać, tło się będę ma równicą miło wać.